dobry, także witam was bardzo dzisiaj wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie troszeczkę o pojeździe, który mnie bardzo interesuje. Pojawiła się informacja na głównej stronie Armored Warfare, że wejdzie on do gry. I w tej aktualizacji, która będzie 19 lutego, pojawi się on w grze. Może dostanę go do testów, także zobaczymy. Ale jeszcze zobaczymy na głównej stronie, co jest. Czyli mamy oferta Armata 152, TB, T-72B3, BMPT Mod 2017. Czyli można je zakupić w webshopie w tym momencie. Zobaczymy, po ile jest armata. To na pewno są skrzyneczki. No dokładnie. Także jak ktoś chce sobie ją tutaj poskładać, to może sobie zakupić skrzynki, z których wypadają części i złożyć sobie ją do kupy, jak się mówi. Ale teraz wracamy do newsa, który mnie interesuje. Czyli ten tak zwany Panzer 87-140. Który wygląda tak, potężne działo, 140 mm, bardzo długie, ma być celne. I co oni w nim zrobili? Czy zostanie dodany, jest to pojazd 10 poziomu premium, który zostanie dodany do gry praktycznie dziś, bo jest już 19. I teraz tak, poprawili w nim, zwiększyli obrażenia zadawane przez pojazd i wartości penetracji pocisków. Zwiększyliśmy wartość depresji działa, to jest bardzo dobrą informacją. Nie mam jeszcze danych, jak on wygląda, ale jak go nam dadzą, na pewno będzie on na kanale. Daliśmy kilka modułów zwiększających sprawność pojazdu. Dodaliśmy możliwość wyboru jednego z dwóch nowych modułów zwiększających szybkościelność lub rozszerzającego możliwość wykrywania wrogów. I teraz tak, mam specjalną umiejętność, której wam teraz przeczytam. Ten pojazd jest wyposażony w nową pasywną zdolność. Pozwala ona na oddanie drugiego strzału dokładnie w ten sam punkt, co pierwszy strzał, bez jakichkolwiek kar do celności wynikających z ruchu kadłuba czy wieży. Aby aktywować tę umiejętność, pojazd musi stać w miejscu przez 9,5 sekundy. Nie może również strzelać w czasie przygotowywania tej zdolności. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To stanie, jak to się mówi, w bezruchu przez 9,5 sekundy, no to czasami jest długo. Ale zobaczymy, jak to ma wyglądać. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to ma działać. Nigdy takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Jest to naprawdę ciekawe. Także to był taki króciutki news. Powiem wam, że bardzo mnie ciekawi ten pojazd. No zobaczymy, kadłub nie będzie zbyt pancerny z tego, co kiedyś pisali o nim. Wieża na pewno będzie pancerna, no cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że tu nie będzie na razie X-Spota wielkości stodoły. Kadłub standardowy z leopardów, także to będzie takie takie standardowe, nie? Ale cóż, zobaczymy jak to działo będzie naparzać. Jakie będą zadawane obrażenia, penetracja ma być ponad 900, tam to będzie pisać 905. A ile na końcu będzie, to nie wiadomo. Wszystkie dane tego pojazdu oczywiście musicie brać z przymrużeniem oka, ponieważ jest to work in progress, także to się jeszcze może pozmieniać. Moduły mogą zostać dodane, niektóre mogą zostać odjęte, jak to się mówi. Dobrze, no i tutaj jeszcze macie ogólne zmiany, ale to już sobie sami przeczytacie, bo tutaj nie ma, to są takie poprawki tam modeli, poprawki ma, poprawki interfejsu. Takie rzeczy, które są ważne, no ale to nie będę wam tego czytał, bo nie ma potrzeby. Jedyną rzeczą, która naprawdę mnie interesowała, to jest ten pojazd i bardzo na niego czekam, no cóż, zobaczymy. Dobra, to taki króciutki newsik. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach.